Moi przyjaciele powiedzieli, że bardzo lubią rocznice, również ich ślubu, rodzinne, bo to są chwile, kiedy ożywa w nich to, co jest najpiękniejsze między nimi. Wracają trochę do przeszłości, jeszcze raz wsłuchują się w to, co sobie powiedzieli. To jest piękne. Wiecie, że jest w tym roku 100. rocznica objawień fatimskich. Rocznica. Przyszła Maryja i stawiamy sobie pytanie, po co? Na nowo wypowiedziała piękne słowa o miłości. Na nowo powiedziała, że nikt z nas nie jest sam. Że to nie jest prawdą, że to, co ja robię, to moja sprawa. Tak wspaniale to wyszło. Również boleśnie, kiedy powiedziała, wiele dusz idzie do piekła, bo nie ma się kto za nich modlić. To tak bardzo pięknie współbrzmi z Jezusowymi słowami zapisanymi w dzienniczku. Jak ty będziesz, mówi Jezus do Faustyny, świętą, to wielu się uratuje. To jest ten piękny wpływ na człowieka. Popatrzcie, w tych objawieniach fatimskich jest odkrycie wielu prawd, ale jest coś bardzo ważnego. Jak ważny jest człowiek, ten jeden człowiek, ja człowiek, modlący się. Mówimy Ojcze nasz, nie mój. Nie jesteśmy tylko dla siebie. Różaniec. Odmawiajcie różaniec, mówi Maryja. To jest chwilka. Bardzo krótka. A ile można zrobić dobrego i pięknego? Odmawiajcie różaniec, mówi Maryja. Miłość jest cierpliwa, miłość jest łaskawa, miłość jest największa, miłość nadaje sens. Miłość jest niepojęta, miłość nie zazdrości,